Kraje bałtyckie mają prawo być zaniepokojone. Na dzień dzisiejszy z tym wyposażeniem, jeśli to będą śmigłowce Longbowa, chyba takie będą. A wiemy, że wiemy, że to będzie. Tak, to jest bardzo dobry wybór. To nie ma lepszego śmigłowca uderzeniowego na świecie. Wojnę to już mamy hybrydową, wojnę podprogową. Ale wie pan, o jaką wojnę? Tak, konwencjonalną wykluczam. W najbliższych latach wykluczam wojnę konwencjonalną. Potencjał natowski, który zostanie uruchomiony, przynajmniej w tym aspekcie konwencjonalnym, zgniótłby, zmiażdżyłby Federację Rosyjską. Wreszcie się doczekałam. W studiu pan generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie generale, czy wczorajsza wizyta prezydenta i premiera w Białym Domu była sukcesem z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, obronności i umów, które zostały wstępnie zawarte? Niektórzy mówią o tej wizycie, że ona była historyczna, niektórzy mówią, że była symboliczna. No, Amerykanie mówią, że była historyczna, bo historycznie premier i prezydent w tym samym miejscu. No wiadomo, że Amerykanie wiedzą, że u nas władza wykonawcza spoczywa w rękach premiera, a prezydent jest nominalnie zwierzchnikiem sił zbrojnych. Natomiast podkreślenie po raz kolejny znaczenia artykułu 5 to ważne. Ważne w obliczu tego, że NATO będzie wkrótce miało 75 lat. Ważne dlatego, że po raz pierwszy ten artykuł 5 został użyty po zamachach na World Trade Center we wrześniu 2001 roku. I wtedy pokazaliśmy tą solidarność sojuszniczą. I teraz ważne, dlatego że nasz nieobliczalny sąsiad prowadzi agresywną wojnę już 2 lata na Ukrainie i kraje bałtyckie mają prawo być zaniepokojone. Polska jako ten kraj frontowy, flankowy podkreśla cały czas, że plany regionalne, artykuł 5, artykuł 4 i artykuł 3 to nie są puste artykuły, to są artykuły, które są wypełnione treścią. A treść tego to właśnie ćwiczenia, to interoperacyjność, to wzmacnianie naszej obronności i nawoływanie do tego, aby te 2% PKB inne państwa również przeznaczały na swoje. Panie generale, ja jestem ostatnią osobą, która chciałaby siać panikę jakąkolwiek. Natomiast słowa prezydenta Kwaśniewskiego troszkę mnie zmroziły, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy pan słyszał, ale on stwierdził, że a propos wysyłania wojsk do Ukrainy, mówił, że teraz absolutnie nie, na dziś. A ja mówię, ale tylko na dziś? No tak, no bo jeżeli wybory w Stanach rozstrzygną się tak, a nie inaczej, jeżeli do władzy wróci Donald Trump i spełni te swoje zapowiedzi dotyczące chęci utopienia tak naprawdę Ukrainy, nazywajmy rzeczy po imieniu, no to do tej takiej wojny na linii NATO-Federacja Rosyjska może dojść nawet w ciągu 2 lat. Pan się zgadza z taką opinią? Bardzo sobie cenię opinię prezydenta Kwaśniewskiego, który 10 lat był naszym prezydentem i za jego prezydentury weszliśmy do NATO, przypomnę, i do Unii Europejskiej. Ale muszę powiedzieć tak, bo to trzeba rozebrać. Pan nawet powiedział, przepraszam, że Putin może wtedy zaatakować NATO. Muszę to rozebrać na czynniki pierwsze. Po pierwsze, Ukraina nie jest członkiem NATO. NATO wspiera, Unia Europejska i Zachód wspiera Ukrainę w jej wojnie o niepodległość. Są perspektywy przyjęcia Ukrainy do NATO w przyszłości. Gdyby ona była w przyszłości już w NATO, to wówczas tak, można takie w dalszej perspektywie założyć działania. Ale póki co nie. Wejście jakiegokolwiek państwa natowskiego do wojny na Ukrainie, konwencjonalnej lub innej, oznacza, że my wchodzimy jako sojusz obronny do... Ale mówimy o scenariuszu: Trump dochodzi do władzy, Ukraina pada, Putin podchodzi pod nasze granice, granice państw bałtyckich i zaczynamy wojnę NATO-Rosja. Czy to jest możliwe rzeczywiście w tak krótkim czasie? My mieliśmy doświadczenie z Trumpem 5-letnie, no my jako społeczeństwo międzynarodowe. On tam obiecywał, że spali Koreę Północną ogniem. On mówił o coś o użyciu broni jądrowej. Mówił, że bardziej wierzy agentom FSB niż swoich własnych służbom. Tak. Także dużo rzeczy mówił. Ja chciałem tylko powiedzieć, że Ameryka, Stany Zjednoczone 2-krotnie wchodziły do Europy, a nie chciały wejść. Po pierwsze i po drugiej wojnie światowej, i Europy nie opuszczą, bo to jest żywotny interes Stanów Zjednoczonych. I tak sobie prezydent, no, zgodnie z ich prawem, nie może wypowiedzieć jakiegoś paktu. Oczywiście zaangażowanie może być mniejsze, ale gdybyśmy spojrzeli dzisiaj na zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie, a w Polsce, mamy ich 12-14 tysięcy żołnierzy, to jest prawie 1/10 naszych sił zbrojnych na naszym terytorium, nie mówiąc o możliwości przerzutu tych sił, co zostało udokumentowane w trakcie ćwiczeń Steadfast Defender. Panie generale, czy 2 miliony dolarów pożyczki od Amerykanów na zakup uzbrojenia to jest dużo czy mało?
Chyba 2 miliardy. Tak. 2 miliardy, a ja powiedziałam miliony? Nie, miliardy, 2 miliardy dolarów. 2 tak, miliardy. 2 miliardy dolarów. To dużo w perspektywie takiej, że mamy bardzo duże zobowiązania, powiedzmy, zakupowe, bo systemy HIMARS, samoloty F-35, amunicja do tych systemów, szkolenie, pakiet szkoleniowy, pamiętajmy o tym, że musimy o tym myśleć, pakiet logistyczny, to dużo. To dużo i to dobrze, ponieważ no, kiedyś to trzeba będzie spłacić oczywiście. Natomiast w sytuacji, w której się znajdujemy, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ja byłem na kilku wojnach, ja widziałem, co się dzieje w społeczeństwach, w krajach w miarę zorganizowanych, takich jak na przykład była Jugosławia, która kwitła w latach 70., a później Bośnia i Hercegowina i ta wojna spowodowała, że cofnęli się o 15 lat. Byłem w Iraku, byłem w Afganistanie, widziałem to wszystko. Nie ma nic ważniejszego nad bezpieczeństwo. Te lecące bomby, te zabite osoby, ta przemoc, ból, męczeństwo tych ludzi, to jest coś okropnego. Po prostu nigdy do tego nie możemy dopuścić. I ta zdolność naszego państwa i sojuszu do odstraszania i obrony w jakiś sposób determinuje nasz sposób działania. Ja wiem, że są inne wymogi w społeczeństwie, jest nauka, szkolnictwo, służba zdrowia, prawda, też potrzebuje pieniędzy, natomiast no, musimy... Tego wszystkiego nie będzie, jak się pojawi wojna. Dokładnie. Temat się pani zamyka. Panie generale, a sądzi pan, że Władimir Putin dzisiaj boi się NATO w dalszym ciągu? Władimir Putin jest coraz mniejszy. Jest prezydentem, a wcześniej jeszcze premierem od chyba 20 paru lat. Wie pani, co się w głowie tego człowieka dzieje, to już trudno powiedzieć. Kiedyś nawet prezydent Kwaśniewski, którego przywołała pani przed chwilą, powiedział, że on już chyba w 9 roku prezydentury wydawało mu się, że wszystko wie. A Putin nikogo nie słucha, chociaż z drugiej strony ma otoczenie ludzi, którzy mają olbrzymie majątki na Zachodzie, z których nie mogą korzystać. I ci ludzie są jeszcze w miarę rozsądni i powstrzymują go przed różnego rodzaju działaniami, które byłyby bardzo, bardzo nierozsądne. I jeszcze ma dużego sąsiada, którym są Chiny, bez którego on nie mógłby dzisiaj i jego gospodarka funkcjonować. No dobrze, ale boi się tego NATO, czy nie boi się tego NATO? Czy po prostu pan nie wie dzisiaj, jakie jest stanowisko Putina, bo on jest tak nieprzewidywalny, że właściwie nawet bojąc się jest w stanie zrobić rzeczy zupełnie niewytłumaczalne? Ja sądzę, że u niego są jeszcze resztki racjonalności i zdaję sobie sprawę z tego, że PKB Federacji Rosyjskiej jest 20-krotnie mniejsze od PKB państw europejskich. I skoro on, niby druga armia świata, nie może się uporać z tą 22 armią świata przez 2 lata, to zdaję sobie z tego sprawę, że potencjał natowski, który zostanie uruchomiony, przynajmniej w tym aspekcie konwencjonalnym, zgniótłby, zmiażdżyłby Federację Rosyjską. No, by tak było. Panie generale, wracając do tych ustaleń jeszcze z wczorajszego dnia, z wczorajszej wizyty. Oferta sprzedaży 96 śmigłowców Apache. To jest ogromne wzmocnienie dla nas? To jest bardzo duże wzmocnienie. Pamiętajmy, że to są śmigłowce uderzeniowe, wsparcia działania wojsk lądowych i jeśli one zostaną dostarczone dla polskich sił zbrojnych i będą wdrożone do działań, no to każda dywizja, każda brygada będzie miała wsparcie, które będzie działało bardzo odstraszające i może każdy z tych śmigłowców jest w stanie jedną salwą zniszczyć 6 do 8 czołgów. I to jest najlepszy wybór, jaki mógłby być dla naszej armii? Mam na myśli ten konkretny śmigłowiec? Na dzień dzisiejszy z tym wyposażeniem, jeśli to będą śmigłowce Longbowa, chyba takie będą. A wiemy, że wiemy, że to tak, będzie. Tak, to jest bardzo dobry wybór. To nie ma lepszego śmigłowca uderzeniowego na świecie. I myślę, że przygotowujemy się już do szkolenia, do systemów zaopatrzenia, wsparcia logistycznego mamy, budujemy bazę do tego i nie tylko będziemy szkolili oficerów, ale również i chorążych, którzy będą obsługiwali te śmigłowce jako piloci i operatorzy. No i 1800 rakiet, podobno o zasięgu nawet 1000 kilometrów. No tak, tylko do tych rakiet musimy jeszcze mieć systemy rozpoznania, wskazywania celów i wykrywania. I to jest włączone w cały system naszego planu modernizacji technicznej. Zakup naszych satelitów, korzystanie z satelitów natowskich, to wszystko jest połączone. Dzisiaj ten program modernizacji technicznej i system zaopatrzenia i wzmacniania naszej armii przypomina jednak plac budowy z kierownikiem, czego nie można było powiedzieć jeszcze niedawno. No to jest pocieszające, że przynajmniej znalazł się kierownik, ale na przykład jest szereg audytów teraz w Ministerstwie Obrony Narodowej, jeżeli chodzi o zakupy zbrojeniowe, które były zakontraktowane za czasów poprzedniego już rządu. Czy uważa pan, że rzeczywiście powinno się zweryfikować wydane przez Ministerstwo Obrony Narodowej pieniądze? Tak, to trwa, ponieważ nie tylko wydane, ale będą one jeszcze wydawane i na przykład to, że prowadzimy rozmowy z Koreańczykami, rząd nasz prowadzi rozmowy, to wzbudziło również u Koreańczyków taką chęć
zweryfikowanie niektórych rzeczy, udzielenie tej pożyczki. Rząd koreański przyjął kilka tam, powiedzmy sobie, ustaleń, które w jakiś sposób ułatwią nam realizację tego programu. To jest potrzebne. Potrzebne, żeby uszczerć się błędów, których nie uszczegli się nasi poprzednicy. To nie jest, oczywiście ja rozumiem, że myśmy musieli kupić niektóre rzeczy od razu, ze względu na to, że wydaliśmy bardzo dużo sprzętu postsowieckiego dla Ukrainy i trzeba było wzmocnić nasz potencjał i to trwało, no ale patrząc na różnorodność tego sprzętu, będzie bardzo trudno logistycznie to utrzymać, bo trzy rodzaje czołgów podstawowych, no to chyba niewiele armii na świecie to posiada. Panie generale, to teraz temat procenta PKB, który powinniśmy wszyscy jako członkowie NATO przeznaczać na obronność. Według statystyk my jesteśmy na pierwszym miejscu, bo przeznaczamy 3,9, to jest nawet więcej niż Stany Zjednoczone, oczywiście proporcjonalnie do wysokości PKB. Donald Trump w dość niefortunny sposób rozpoczął w ogóle dyskusję na temat tego, ile państwa NATO powinny przeznaczać na obronność, no ale gdzieś tam poruszył ten temat wczoraj prezydent Andrzej Duda, nawołując państwa NATO do tego, żeby to było 3%. Administracja amerykańska od razu odpowiedziała: powoli, zacznijmy od 2 i będziemy myśleć dalej. Czy pan uważa, że dobrze prezydent zrobił, stawiając sprawę w taki sposób, no, trochę patrząc z góry na resztę, czy nie? Czy to było niepotrzebne? Wie pani, kilka razy byłem w tym NATO, również byłem przedstawicielem polskim przy NATO i Unii Europejskiej. Ta dyskusja o tym 2% PKB była bez przerwy przy tym naszym owalnym stole. Oczywiście to Trump, chyba paradoksalnie nawet mówiąc o tych 2% i o tym, żeby ta tożsamość europejska była większa, on nam zrobił, przyczynił się... Tak, tak. Ale pamiętamy, że 1,5% Niemiec to jest 5% albo 8% Polski. No ale to nie w tym rzecz. Te 3%, które prezydent Duda postawił, to jest jakiś taki warunek kupca, powiem tak. Mhm. Aha, 3%, ale dobrze by było, jak dacie te 2%. Więc Amerykanie powiedzieli, jest okej, bardzo się cieszymy, natomiast 2% to jest coś, co jest niepisane, ale powinno być zrealizowane i do tego dążymy. Panie generale, to jeszcze do artykułu 5 chciałabym wrócić, bo pan powiedział, że potwierdzenie funkcjonowania artykułu 5 jest jednym z najważniejszych tych przekazów z wczorajszej wizyty, ale jak ja wczoraj sobie czytałam rozmaite analizy, to znajdują się już tacy, którzy twierdzą, że artykuł 5 no to nie jest napisany dość jednoznacznie. On pozostawia szerokie pole do interpretacji, że to jest tak, że są zobowiązane kraje do wspólnego wystąpienia wobec agresora, ale są też tacy, którzy twierdzą, że to nie jest takie postawienie sprawy zero-jedynkowo. To jak to jest? Wie pani, ja nie mogę wszystkich rzeczy powiedzieć, natomiast powiem to, co mogę powiedzieć i pragnę uspokoić wszystkich. Racjonalizacja tego artykułu 5 przejawia się w postaci planów regionalnych. One były kiedyś ewentualnościowe. W tych planach, te plany z kolei przekładają się na szereg ćwiczeń, które się odbywają, chociażby ten Steadfast Defender i ten etap ostatni Dragon 24. Co obserwowaliśmy od lutego? Przemieszczenie dużej ilości wojsk różnymi drogami, morskimi, powietrznymi, lądowymi, kolejowymi, prawda? Duża masa wojsk przez ten okres czasu, czyli inaczej siły wzmocnienia. Następnie te siły weszły w rejony, gdzie ewentualnie mogą odbywać się działania zbrojne. Ale oprócz tego już tam są siły. Niech pani nie zapomina, że w krajach bałtyckich są grupy bojowe, w Polsce jest grupa bojowa, mamy inne wojska. I te siły wzmocnienia idą na wypadek, gdyby zagrożenie było. To nic innego, tylko pokazanie tego, co może być w scenariuszu wydarzeń, oby one nie nastąpiły. To jest racjonalizacja artykułu 5. Jakie wojska, w jakim czasie, gdzie będą się tankowały, gdzie mają składy, magazyny i amunicji, gdzie się mają rozwinąć, gdzie będą rażenia i tak dalej, i tak dalej. Tego nie możemy mówić, ale to jest. No po cóż takie ćwiczenie? Po co 90 tysięcy żołnierzy, a teraz w tym ostatnim etapie 20 ćwiczy? No nic innego, tylko to dowódca operacyjny NATO. To jest takie odstraszanie, jak rozumiem. To jest odstraszanie, bo my jesteśmy paktem obronnym. Ale pokazanie przeciwnikowi: uważaj, bo my wiemy, że ty się ewentualnie zdecydujesz, ale my wiemy, gdzie się uderzyć. To znaczy, my nie uderzymy piersi, ale gdyby on się już rozwinął, wchodził w nasze granice albo uderzył na nasze cele, lotniska, porty, bazy i tak dalej, to my wiemy, jak go trafić tymi właśnie pociskami dalekiego zasięgu, o którym pani powiedziała, naszym lotnictwem i czym innym, bo mamy to w naszej dyspozycji, w przeciwieństwie do Ukrainy, która nie ma lotnictwa, która nie ma rakiet w odpowiedniej ilości i nie może zaatakować celów na głębokim zapleczu nieprzyjaciela. Panie generale, czy w kontekście tego, co może się wydarzyć w listopadzie w Stanach Zjednoczonych, czyli powrotu Donalda Trumpa na fotel prezydenta, my powinniśmy
szukać tej drugiej nogi, jak to się potocznie mówi, takiej równoważnej dla naszego bezpieczeństwa, bo wiadomo, że NATO to jest absolutna podstawa naszego bezpieczeństwa, naszej obronności, ale są też tacy, którzy twierdzą, że te plany wzmocnienia współpracy obronnej w Unii Europejskiej to są plany, nad którymi naprawdę szybko i warto się pochylić. Nikt nie mówi już o armii europejskiej jako takiej, ale o wzmocnieniu przemysłu europejskiego, no i tam szeregu innych rozmaitych rzeczy. Jak pan to widzi? Czy rzeczywiście na Europę w kontekście obronności także warto stawiać? Czy nie? Czy na to wystarczy? Tak jak podkreślałem, byłem przedstawicielem Polski przy NATO i Unii Europejskiej właśnie wojskowym i te sprawy też dyskutowaliśmy. Proszę sobie wyobrazić, że nad 32 państwa NATO, 22 jest członkami Unii Europejskiej. Czyli my podatnicy musielibyśmy płacić podwójnie, tak? Nie, Unia Europejska musi być komplementarna i jej projekty do tego, co robi NATO. Komplementarność polega na uzupełnieniu tych możliwości, których NATO nie ma, tych miękkich, ale i również tych twardych, na przykład przemysł obronny. W Europie mamy około 12 typów czołgów podstawowych w ogóle. A czemu nie możemy mieć dwóch albo trzech? Jest korporacja niemiecko-francuska produkcji czołgu przyszłości. Mamy samolot A350 produkowany przez Airbusa, który używa państw natowskich. Mamy Eurofightera, może te wspólne projekty i one komplementarnie uzupełniałyby zdolności. Zdolności w ochronie cyberprzestrzeni, bardzo duże ma Unia Europejska. Zdolności w produkcji amunicji, linii amunicyjnych, takie zakłady jak Rheinmetall, Finmeccanica, Airbus i tak dalej. I te 100 miliardów z tego funduszu obronnego, który po raz pierwszy Unia Europejska przeznaczyła na wsparcie Ukrainy, nie tylko, właśnie z tego możemy te projekty realizować. Mamy tak zwaną EDE, Europejską Agencję Obrony, European Defense Agency. I tam są również te projekty. I ta komplementarność wzmacnia naszą tożsamość obronną europejską. Tak to widzę. To jeszcze, jeśli pan pozwoli, namówię pana trochę na wspominki, no bo bardzo ważna rocznica wczoraj, 25 lat Polski w NATO. Gdybym pana zapytała o stan polskiego wojska 12 marca 1999 roku i 12 marca 2024, to powie mi pan coś więcej niż lata świetlne? No pani to nie pamięta, pani była za młoda. Bardzo mi miło, ale pamiętam niestety już. Mieliśmy tą armię, która liczyła 250 tysięcy żołnierzy, tak naprawdę. Mieliśmy dużo pustych struktur, mieliśmy mnóstwo sprzętu, którego nie wykorzystywaliśmy tak naprawdę. Mieliśmy armię z poboru. Ja pamiętam ten czas, 99, myśmy się przekształcali, bo to nie było tak, żeśmy od razu 12 marca wchodzili. Myśmy rozpoczęli od 94 roku i tutaj chcę podkreślić taką zdecydowaną wolę polityczną wszystkich elit, czy to była opozycja, czy koalicja, ona była bardzo kolorowa zresztą wtedy, żebyśmy jednak szukali naszego miejsca w systemie bezpieczeństwa zachodnioeuropejskim. Rozpoczęliśmy program partnerstwa dla pokoju, reorganizowaliśmy nasze siły zbrojne, uczyliśmy, co to jest nadzór cywilny nad siłami zbrojnymi, demokratyzacja, systemy zabezpieczenia, systemy logistyczne, wsparcie, łączność, planowanie obronne. No i rozpoczęliśmy z szeregiem ćwiczeń, a takim wymianem tego było, w 98 roku wysłaliśmy, w 97 nasz batalion do Bośni i Hercegowiny w składzie IFOR-u, czyli misji natowskiej, a ja w 98 zostałem dowódcą Brygady Nordycko-Polskiej, jako pierwszy polski generał, który dowodził żołnierzami NATO, Duńczykami, Norwegami, Szwedami i Finami, to wtedy państwa neutralne, i Amerykanami. I tak powiem szczerze, że to była duża płynność, ale duża zmiana była w mentalności myślenia naszych oficerów, tych młodszych i tych starszych również, ja mówię starszych stopniem, ja już byłem wtedy generałem brygady w 99 roku. Wcześniej posyłaliśmy żołnierzy na szkolenia do Stanów Zjednoczonych, do Wielkiej Brytanii, na kursy języka angielskiego, interoperacyjność, no to język, procedury, plug and in, czyli dołączenie tego wszystkiego, chociaż muszę powiedzieć, że czasami rozmawiamy ze sobą i nie rozumiemy się. Do tej pory. Nie chodzi o angielski. Nawet między sobą, kiedy rozmawiamy. Nawet zabawna sytuacja, kiedy miałem swoich podwładnych Finów. Oni taki mają dziwny język, że pytałem się, czy oni się rozumieją, kiedy ze sobą. Tak jak się z Irlandczykiem próbować porozumieć po angielsku. To jest także duża zmiana, sprawa. Olbrzymia zmiana. I gdybyśmy wówczas nie weszli do NATO, to byliśmy w podobnej sytuacji, jak dzisiaj jest Ukraina. Jako kraj buforowy. Jako kraj buforowy i jako kraj narażony, no nie ma dzisiaj kraju na świecie, może oprócz Stanów Zjednoczonych, który jest samowystarczalnie obronny. No może jeszcze Federacja Rosyjska ze swoim potencjałem jądrowym, ale wszystkie kraje zawierają sojusze i szukają partnerów do współpracy i bezpieczeństwa. Czyli wracając do mojego pytania, Unia Europejska po prostu uzupełnia komplementarność kwestie, Unii Europejskiej ze systemem bezpieczeństwa i obrony. Okej. A widzi pan już takie poczucie zachodnich polityków, którzy wiedzą, że to trzeba zrobić?
Czy to za wolno wszystko? To się budzi. To się budzi. Tu jest również zasługa mediów, bo media czasami podkręcają tą atmosferę dobrze, napięcia. Proszę zobaczyć, co się stało w Szwecji i Finlandii w ciągu dwóch ostatnich lat. Szwecja 200 lat, będąc krajem neutralnym, to właśnie uśpiła swoją czujność, chociaż współpracowała z NATO bardzo mocno już od lat 70. Nie wiem, czy pani wie, że w Karlskronie mieli tam sztolnie, gdzie były okręty podwodne, gdzie był system łączności państw natowskich, z których korzystaliśmy i tak dalej. Szwecja miała bardzo i ma bardzo zaawansowane systemy obronne, okręty podwodne, fregaty, lotnictwo, przemysł obronny, to samo Finlandia. Także to jest bardzo duża wartość dodana. I te dwa państwa nagle zdały sobie sprawę z tego, że dywidenda bezpieczeństwa skończyła się. I trzeba szukać jednak bezpieczeństwa zbiorowego. I ta tożsamość tego zagrożenia się budzi. Oczywiście Portugalia... Ale ona się obudziła także w społeczeństwie skandynawskim. To jest niesamowite, że to nie są tylko decydenci, ale także zwykli ludzie, którzy po prostu przyjęli to, że czas neutralności się skończył. I w tym aspekcie chciałbym również wspomnieć, bo tu pani poruszyła świetny program, temat, obrona cywilna w Polsce. Edukacja dla bezpieczeństwa. Jej nie ma. No właśnie, dobrze teraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z MON-em zaczynają pracować nad tym, bo powszechność obrony polega na tym, że to nie tylko siły zbrojne, to całość systemu, który musimy stworzyć. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Administracji Spraw Zagranicznych, Obrony Narodowej, Edukacja, Szkolnictwo, Zdrowie. To wszystko musi funkcjonować. Widzimy bomby, które lecą na głowę w Kijowie, w Charkowie i tak dalej. I widzimy karetki pogotowia, widzimy schrony, widzimy obywateli, którzy pomagają, widzimy straż ogniową. To wszystko, tamto społeczeństwo już to wie, bo ono to przeżywa. Dobrze by było, żebyśmy tego nie robili pod ogniem, tylko w czasach pokoju. A ja mam wrażenie, że u nas jest dużo lekkomyślności jeszcze w tym temacie, że nie zdajemy sobie do końca sprawy z powagi sytuacji, że zdawanie sobie sprawy z powagi sytuacji jest czymś innym niż sianiem paniki. Prawda? To jeszcze jest długa droga do tego. Ale panie generale, ja muszę pana o to spytać. I to nie jest kwestia tego, że ja tutaj biję jakoś na alarm, czy próbuję wzbudzać sztuczne emocje, ale sama wiem, jak spotykam się ze swoimi znajomymi, oni mi ciągle to pytanie zadają, bo mówi, Kama, ty rozmawiasz z tyloma mądrymi ludźmi, co oni mówią? Bo wielu się dzisiaj zastanawia, mnóstwo ludzi się zastanawia, czy zaraz u nas wybuchnie wojna. Po prostu zadają sobie takie pytanie. A jeżeli tak, to za ile? Kiedy? No wie pani co, ja zawsze odpowiadam, wojnę to już mamy hybrydową, wojnę podprogową. Ale wie pan o jaką wojnę? Tak, konwencjonalną wykluczam. W najbliższych latach wykluczam wojnę konwencjonalną. Mogą być jakieś naruszenia przestrzeni powietrznej, mogą być jakieś incydenty graniczne, ale wojnę wykluczam, ponieważ raz, że potencjał Federacji Rosyjskiej jest po prostu zaangażowany gdzie indziej, a jego nie ma po prostu. Nie byłoby żadnego sensu politycznego, aby ta wojna wybuchła. Natomiast musimy przygotowywać ten system obronny powszechny, ale również ten wymierny, militarny do odporności na to. Nie tylko liczyć na siły wsparcia i wzmocnienia, które częściowo już są, ale musimy nasz system przygotować do tego, aby tą odporność zbudować i żeby razić przeciwnika, zanim on jeszcze wejdzie na nasze terytorium. To jest po pierwsze. Po drugie, obrona cywilna, o której wspomniałem, również pewne systemowe rozwiązania są przyjmowane, prawo budowlane będzie chyba zmienione wkrótce, żeby deweloperzy byli zmuszeni, zobowiązani do budowania tak budynków wielopowierzchniowych, aby były schronami. Ale wiem, że prawo budowlane na przykład na Podhalu się nie przyjęło, ale tym razem się musi przyjąć, bo będą za to kary. I ten system powszechny od edukacji dla bezpieczeństwa, które zostało zaniechane. Dobrze, że pani minister Nowacka o tym mówi i to chyba będzie teraz wdrożone. Panie generale, a jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która właściwie wypłynęła jak tylko nowa koalicja rządowa zaczęła sprawować władzę. Ja pamiętam, to chyba jeszcze był styczeń, początek stycznia, jakoś tak. Była taka duża konferencja w Ministerstwie Obrony Narodowej, na której poinformowano społeczeństwo, że po napaści pełnoskalowej Rosji na Ukrainę u nas nie zmieniono Narodowej Strategii Bezpieczeństwa. To jest strategia, która ma kilkanaście lat, dobrze pamiętam? Nie? To trzy lata. Trzy lata. Ale minister Kosiniak-Kamysz powoływał się też na inny, chyba może uzupełniający do tego dokument, który już ma lat kilkanaście. No mówiąc krótko, nie zostało to wszystko zaktualizowane, a o to chodzi po lutym 2022 roku. Teraz ma to zostać zmienione, jak rozumiem, lepiej późno niż wcale. Tak, muszę pani powiedzieć tak, że oczywiście dokumentami nie będziemy walczyli, ale jest pewna hierarchia dokumentu, która mówi o strategicznym bezpieczeństwie kraju. To jest Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, z której wynika, zostaje wydany dokument częściowo jawny, część tajna. To jest strategiczna dyrektywa obronna wydawana przez prezydenta
opracowane przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Część tajna, w części tajnej mówimy o planowaniu, programowaniu rozwoju sił zbrojnych i programowaniu bezpieczeństwa, obowiązków poszczególnych działów administracji państwowej w stosunku do obrony. Następnie Wojsko Polskie, czyli Sztab Generalny Ministerstwo, opracowuje plan modernizacji technicznej. Dochodzimy do tego clue. Mhm. Ten plan modernizacji technicznej to jest właśnie to, że mamy plac budowy z kierownikiem i dajemy priorytety. Co jest priorytetem dzisiaj dla nas? No co? Przecież każdy obywatel wie, że rakiety, które lecą, muszą być zwalczone. Czyli obrona przeciwrakietowa i powietrzna. Następnie system dowodzenia, bo mięśnie to my mamy, czołgi, artylerię, ale mózg, prawda? Czyli system kierowania, dowodzenia, środki łączności i tak dalej, i tak dalej. I tak po kolei to się robi. Nie kupujemy dzisiaj 5 czołgów, jutro 12 samolotów, tylko to musi być system systemów i to jest teraz dzisiaj wdrażane. I ta hierarchia dokumentów, która mówi, jakie jest zagrożenie, jaka ma być organizacja, co mamy robić, właśnie na ostatniej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego podniósł to pan wicepremier, minister Kosiniak-Kamysz i prezydent się oczywiście zgodził, że tak, że trzeba to szybko zdynamizować. Rozumiem, że ta deklaracja o takiej wspólnocie interesów ponadpartyjnej względem obronności i bezpieczeństwa kraju, to jest coś, co powinno budzić nasz entuzjazm. Tak to nazwę. Mogę panią zapewnić jako doradca ministra obrony narodowej, że to się dzieje dynamicznie i będzie to, i to jest przy współpracy wszystkich działów administracji państwowej. Ja się zastanawiałam, ile to jest w warstwie tylko deklaracji, a ile rzeczywiście w praktyce. Nie, to się dzieje. O takich rzeczach się, to tak jak o dużych pieniądzach i operacjach specjalnych nie mówi się, ale to się robi. I już na koniec, panie generale, wielu wojskowych, zresztą mieliśmy dymisję też z tego powodu, odchodziło ze swoich funkcji ze względu na no kompletne pomieszanie z poplątaniem, jeżeli chodzi o ten nadzór cywilny nad siłami zbrojnymi, o którym pan wspomniał kilka minut temu. Czy dziś ma pan poczucie, przekonanie, że to wszystko wraca na właściwe tory? Tak, wraca i zresztą to podkreślił bardzo starannie pan minister Kosiniak-Kamysz, że oddzielam tą część dowodzenia od kierowania. Oczywiście kierownictwo cywilne, nadzór nad siłami zbrojnymi to prezydent, to minister, to Biuro Bezpieczeństwa, to Sejmowa i Senacka Komisja Obrony Narodowej, to społeczeństwo w końcu. Czasu obiadu drawskiego żeśmy zapomnieli już dawno, to pani pewnie nie pamięta tego, kiedy odwoływano ministra Kołodziejczyka za zgodą prezydenta Wałęsy wtedy. Czasy różnych innych rzeczy, gdzie to minister się ustawiał na tle czołgów i dowodził ręcznie, też mamy, mam nadzieję, za sobą. Zresztą doskonały przykład był szefa sztabu generalnego Australii, który podszedł, zresztą mojego przyjaciela, podszedł do ministra i powiedział mu: panie ministrze, teraz jest część polityczna, zabieram swoich dowódców. I to był taki wymiar, chyba na początku tego NATO, jak wchodziliśmy, to myślę, że mieliśmy kilku prezydentów, ale chyba prezydent Kwaśniewski, znowu go przywołał, chyba był trzeci raz tutaj dobrym przykładem rozumienia cywilnej kontroli i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. To przecież on był przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej, gdzie uchwalono konstytucję z tej małej, gdzie dawała duże prawa, prawda? To świadczy o demokratycznym podejściu do procesów, które zachodziły w naszym kraju. No i wszystko wraca na właściwe tory. Proszę państwa, generał Mieczysław Bieniek i człowiek od razu jakiś taki spokojniejszy. Bardzo dziękuję, panie generale, ja dziękuję za wizytę pani u i nas. Państwu. Zapraszam oczywiście już z góry na kolejną rozmowę. Państwu bardzo dziękujemy za dziś, bo tą rozmowę kończymy. Dzisiejsze wydanie Ekspresu. Wracamy do państwa oczywiście jutro o godzinie 9:07. Spokojnego, dobrego dnia. Jeżeli państwo się niepokoją, to proszę sobie tę rozmowę odwinąć i tak słuchać jej do snu najlepiej.